typy osób. Jedni są na plus, inni na zero, inni na minus. I tu chodzi o ciepło, czyli jedni są bardziej rozgrzani, inni są neutralni, nazwijmy to, jak głupio nie brzmi, a inni są na minusie i są wychłodzeni. I właśnie tryb życia w sumie nasz dużo powoduje tego, że ludzie są wychłodzeni, nawet jeśli ich natura naturalnie jest inna. Znowu masło maślane, ale tak. Więc jak wcinasz nabiał, na przykład pijesz Coca-Colę, wcinasz lody, jesz jakieś inne wychładzające rzeczy, no to robisz sobie minus i jesteś wychłodzony. Ja właśnie jestem w sumie tak chyba nawet bardziej naturalnie wychłodzony i też powinienem unikać takich produktów, no bo zaraz potem czuję po sobie, że jest mi chłodniej, jest mi zimniej, to wszystko wpływa też na trawienie, na twoje samopoczucie, więc jak... Dobra, ale jak ja mam stwierdzić, jakim jestem typem? No najlepiej pójść do specjalisty od medycyny chińskiej, to jest jedno rozwiązanie i on ci wtedy, wiesz, zbada to, a druga opcja jest obserwować siebie po prostu. No dobra, ale jakie są objawy? Właśnie no uczucie takiego chłodzenia, wiesz, nie wiem czy tak miałeś kiedyś, ale jak teraz na przykład już robią się ranki chłodniejsze, to ja czuję, że jest mi tak zimniej z ręce, że wiesz, już będę poginał niedługo w dresie, w bluzie. Czyli na przykład osoby, którym jest cały czas zimno, to są osoby, które są wychłodzone? No tak, no na swój sposób dokładnie. I wiesz, i one powinny szczególnie zadbać o to i sprawdzić, czy to jest ich naturalny stan, czy może coś jest zaburzone w organizmie, można coś zrobić, żeby to zmienić. No dobra, tak jest osoba, która jest wiecznie zimno, nawet latem i jest pod kocem, no, to co ona powinna jeść? Ja bym zaczął w ogóle od picia, czyli napary różne, z kolendry, z kminku na przykład, zanyżu, one fajnie rozgrzewają. A druga rzecz, no to rozgrzewające rzeczy, to co tam, czosnek, bataty na przykład, mięso też rozgrzewa, ale jeśli chcesz być wegan, no to powinno się unikać. I na pewno odstawienie nabiału, który daje takiej sporo takiej właśnie chłodnej wilgoci w organizmie. Dobra, a nabiał jest dla kogo? Właściwie w medycynie chińskiej dla nikogo. Oni mleko uważali za truciznę swojego czasu i właściwie no, lepiej odstawić. Jedyne co tam jest w miarę dopuszczalne to masło, a najlepiej masło klarowane. Albo jak już jesz, to fermentowane mleko, kefiry, wiesz, coś co ma bakterie i w ogóle ci coś daje pod tym względem. No dobra, to odwrotnie. To teraz ludzie, którym jest gorąco, ciepło, albo nie mają problemu z tym, że jest im zimno. To też trzeba by sprawdzić, czy to twoje gorące jest właśnie zdrowe, wiesz, bo to też bywa tak, że ludzie mają, nie wiem, jakieś uderzenia, tego typu rzeczy. No i też kwestia właśnie zweryfikowania diety, nie wiem, sama mięta na przykład fajnie wychładza. Wiesz, nie musisz jeść lodów, nie musisz pić coli z lodem, żeby właśnie się wychłodzić. Spokojnie można miętę dodać, nawet czystek, którzy ludzie właśnie, dużo osób pije, wiesz, żeby działało na ich organizm, też się wychładza, nawet o tym nie wiedząc, bo to są wszystkie właściwie rzeczy takie oczyszczające, są najczęściej od razu też wychładzające. A może być ciepły posiłek, który wychładza? Myślę, że mógłby być. No, a czy temperatura samego posiłku ma znaczenie? Bardziej obróbka termiczna, bo to jest jeden z żywiołów, jeśli chodzi o pięć przemian, więc najfajniej, jeśli masz gaz z ogniem, wiesz, prawdziwy. No to wtedy znaczy? Ma znaczenie, no bo ogień jest jednym z żywiołów, wiesz, pięciu przemianach. Więc jak masz przemianę tam ziemia, metal i ogień właśnie, no to najlepiej, żeby to był ogień, a nie płyta indukcyjna albo inna z prądem. A jakie ty miałeś efekty, jak stosowałeś, znaczy jak stosujesz tą dietę? Dobre samopoczucie przez cały dzień, w ogóle nie myślenie o jedzeniu. Szczególnie zimą, jesienią, super takie poczucie właśnie czegoś ciepłego w żołądku, cieszące. No i trzymanie linii, to w moim wypadku akurat może nie był problem. No i nie chorowanie, co myślę było ważne. Czyli w ogóle, wiesz, całe sezony bez grypy, bez katarów, innych pierdów. Dobra, jeżeli ktoś nie gotuje, ale po prostu je na mieście, może sobie dobierać posiłki w ten sposób, żeby mógł trzymać tego swojego typu? Myślę, że można by zwracać na to uwagę. Ja się starałem kiedyś, to parę lat temu było trudniej, teraz myślę, by było trochę łatwiej. Więc mógłby się skupić na paru produktach albo wiedzieć, czego unikać na przykład, czego wychładza. Ile w ogóle posiłków jest w tym modelu? Dwa. Jeden wcinasz rano jako śniadanie, a drugi koło 5-6 najpóźniej jako obiad, kolację. A jeżeli dla kogoś kwestia dwóch posiłków dziennie jest szokująca, bo jest przyzwyczajony do pięciu, no, albo do przegryzania? To musi zmienić nawyki i się przekonać. Czyli nie ma, jest dwa i to jest... Tak jest najlepiej, wiesz, bo można podjadać, wymyślać jakieś inne przegryzki w ciągu dnia, ale to jest wszystko tak naprawdę sztuczne, bo kwestia chodzi o to, żeby się odzwyczaić od pewnych nawyków. Jak zjesz tą kaszę, to naprawdę dopiero około 5-6 organizm daje znać, że może znowu byś coś zjadł. Dobra, czyli są jakieś godziny tych posiłków? Właśnie najlepiej ze śniadaniem wyrobić się do 9, a no drugi posiłek tak do 5-6. Liczenie kalorii? Nie.
Dobra, i to można sobie zrobić na przykład do przodu, tak, że ktoś może sobie ugotować Na na 2 czy 3 upartego, dni. tak. No szczególnie jeśli robisz to na ogniu, dlatego mówię na upartego, bo raz ugotowana kasza na ogniu, czy tam inny ryż, będzie już zawsze przy mianie ognia. Więc możesz ją sobie odgrzewać, potem zostawić, wiesz, i niby już jest dobrze przemienione, mówiąc tak. Ale to stosowałeś ogólnie różne modele żywienia i ten ci pasował najbardziej? Tak, w sumie no, dużo rzeczy robiłem, testowałem na sobie i ten jeden jakoś tak dał mi optymalne efekty właśnie i odnośnie wychłodzenia, czyli braku tego, wiesz, zimna. Z drugiej strony bycia nasyconym, z trzeciej dostarczania fajnych produktów, czyli plony, grzyby, kasze, no i co najważniejsze po odporności czułem, że jest ok. Dobra, a są jakieś ograniczenia, w sensie, że są jacyś ludzie, którzy nie mogą tego stosować, albo na przykład jeżeli ktoś chce jeść mięso, to wtedy nie może, albo czy trzeba być wtedy wege, czy niekoniecznie? Mięśni też to stosują z tego co wiem. Zresztą babka, od której ja się uczyłem, gdzie byłem na warsztatach, ona je mięso, czy tam indyki jakieś, no z dobrego źródła, ale mięso je. I jak no wkłada to w menu, jakoś się trzyma kupy, więc jak ktoś chce, no to może. A ile według Ciebie potrzebowałby, żeby poznać podstawy tego modelu, tak żeby potem ktoś mógł sobie poradzić i gotować i nie potrzebować pomocy z zewnątrz? Jeśli by zobaczył, jak to wygląda na żywo, to myślę, że nawet by wystarczył dzień czy dwa. A jeśli chodzi o takie przekazywanie informacji i testowanie w domu, to nie wiem, pewnie z miesiąc, znając życie.